Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj, jak zwykle, hol zakupowy. Byłam na zakupach w Biedronce. No bo ja mam najbliżej Biedronkę. Do Lidla musiałabym jechać daleko, czy tramwajem, także jakoś, nie wiem, się tak przyzwyczaiłam, chodzę tylko do Biedronki i tyle. Jeszcze jak kiedyś pracowałam, no to ja miałam po drodze też Biedronkę, miałam Lidl, więc mogłam sobie wejść, natomiast no teraz już pracuję z domu, więc to, co mam najbliżej domu, to tam chodzę. No i to już wyciągam, pokazuję wam, co takiego mam, co takiego kupiłam. Pomidory malinowe, słuchajcie, one trwały tak niby tam, gdzie jest promocja, czyli na samym przejściu, jak się wchodzi do sklepu i nie było ceny na wywieszkach, bo ja zawsze patrzę na wywieszce, nie było ceny. No i tak patrzę, no fajne malinówki są, pomidorki malinówki, ale po ile? I nagle patrzę, a przy tym przyczepiona była taka malutka karteczka, 6 zł kilogram. No nie, no to trzeba wziąć. Także wziąłam dzisiaj, będę na kolację sałatkę jadła z pomidorami. Także to trzeba było wziąć. Fasolka szparagowa. Ona normalnie kosztowała tam te około 14 zł, a tutaj byłam w promocji niby 12 zł. Dużo, nie dużo, ale wziąłam na obiad. Masełko było na promocji, 3,45. Można było tylko 3 kostki niestety, no ale jeszcze było, sporo było, dlatego że ograniczona ilość. No ale chociaż te 3 się cieszę, że wzięłam, dostałam. Bo ja byłam już dzisiaj nie rano, tylko byłam już po pracy. Teraz jest 15, także byłam po pierwszej chyba w sklepie. No co jeszcze wziąłam? Paprykę, no niestety nie byłam na promocji, ale ja lubię paprykę, także papryka u mnie ciągle wyżeruje, więc wzięłam. Wziąłam też ogóreczki, zwykłe, gruntowe, ja bardzo lubię, czy do kanapki, czy jako mizerię, także do obiadu, więc można coś spokojnie zjeść. Wziąłam też rzodkieweczki, bo były ładne dosyć, pęczki dosyć duże, dwie wzięłam, więc też mi jakiś czas starczy. Wzięłam dwa jogurty, to jest jogurt Fruwita, gęsty, bardzo dobry. To są te biedronkowskie, chyba się nie mylę, one są najtańsze. Serek, jak zwykle u mnie dyżeruje. Klinek, bo albo do naleśników, albo do czegoś, także zawsze mam. Bułkę tartą, no bo ostatnio już mi się skończyła. Ale wyobraźcie sobie, że bułka prawie 4 zł kosztuje. 3,80 czy coś, 89 jakoś tak. Mówię, matko, bułka tarta prawie 4 zł kosztuje. Nie wiem, czy nie będę tarła. Tylko, że u mnie bułek nie zostaje, także pieczywo suche nie zostaje raczej, więc... Ale po prostu ceny są masakryczne, no ale no co zrobić, no. Także wziąłam dwa, bo już ostatnio byłam na oparach, że tak powiem. Wziąłam jeszcze dwa serki, delikate. To jest ten śmietankowy i ten ze szczypiorkiem. One są trochę inne, bo ja kupowałam do tej pory takie jak Elmetta, takie okrągłym, takim wiadereczku. I okazało się, że te są dużo tańsze. Tamte 3,89, a te 3,39, bo jeszcze była chyba jakaś promocja, więc sobie wzięłam. No i te są większogramowe, więc sam raz. A ja lubię takie serki na chlebek, żeby właśnie posmarować. Szukałam też kiełbaski, bo coś mi się chciało tak na ciepło, żeby zrobić. No i wiecie co, ale myślałam o takiej podsuszanej, wiecie, takiej dobrej. Ceny są tak masakryczne, że no nie, po prostu wziąłam akurat kiełbaskę śląską, pół kilo, no też 11 zł kosztowała mnie, także sporo, no ale będę miała coś do zrobienia. Wiecie, że ja zawsze rano piję soki, wziąłam jedną pomarańczę z tym barka, bo ja bardzo lubię, bo to nie jest oszukany sok właśnie, to jest prawdziwy sok, taki 100-procentowy, zresztą tu pisze sok właśnie 100%, to nie jest oszustwo żadne, bo inne to niestety jakieś takie napoje bardziej niż soki, a to jest prawdziwy sok, no ale ja za pomarańczę aż tak bardzo nie przepadam, a ponieważ mojemu już tej witaminy nie było, więc wzięłam jeszcze doktora Vita, wzięłam jeszcze właśnie soki. To jest litr też i one kosztowały, chyba nawet były tańsze od tych z tym barku, bo te kosztowały około, już nie pamiętam, nie chcę zgadywać, a zresztą zaraz mam paragon, to zaraz wam powiem. Teraz wam powiem, ile one kosztowały. Doktor Vit, 4,56, tak. A ten sok kosztuje 5 coś, multivitamina tak samo. Więc one były tańsze i to jest właśnie multivitamina. Niestety w plastikach, to co ja nie lubię, no ale trudno, pić coś trzeba, więc ja sobie chowam do szafki. Od razu niech idą. A tym bark do lodówki. Olej kupiłam. Wyborny, rzepakowy. Chyba 9 zł z tego co pamiętam. No i tu mam w torbie już tylko samą wodę, jak zwykle muszyna. Była, więc wzięłam.
bo ja bardzo lubię. Pomieszamy. I co tu jeszcze mam? Pieczywko. A, nie, jeszcze nie, oprócz pieczywka jeszcze coś mam. Biszkopty, te co zwykle kupiłam. Dwa opakowania. Kupiłam też Kinder Bueno, bo coś mi się tak zachciało my czasami. Mimo, że już prawie w ogóle nie jem słodyczy, bo przytyłam i muszę schudnąć. I no oczywiście tu dieta mi żreta, to jest najlepszy sposób. Więc ja sobie po prostu już odmawiam jakby no słodyczy, no jedynie skusiłam na te biszkopty. Bo wiecie, zawsze coś można zrobić też z biszkoptów, jakiś deserek jeszcze, także jak ktoś przyszedł. Pół chlebka lnianego w hercie wzięłam, to co zwykle bardzo lubię, więc nie mogłam się oprzeć. No i bułeczki moje, 5 bułeczek małych. Ja je trzymam teraz w ogóle pieczywo w lodówce, bo już jest tak ciepło, że ono jak jest poza lodówką, to szybko plaśnieje, więc trzymam w lodówce. No i rogaliki 2 będzie na kolację z drzynkiem. takie, widzicie, takie proste, zwykłe jedzenie. Ale ja tak lubię, no cóż zrobić. Ja tak lubię po prostu. No i to wszystko by było na tyle, moi drodzy. Za Biedronce zapłaciłam 123,47 zł. Widać. Tyle zapłaciłam. Myślałam, że ze 200 zapłacę dla tego towaru. No ale nie, dobrze, 123 to jeszcze nie jest aż tak tragicznie, bo tak mówię, do 150 zł. I to są zakupy moje na tydzień. Bo jedzenie, obiadu takie tylko typowe mam, to nic, ja teraz będę chować wszystko do szafek, do lodówki, to co trzeba i przebiorę się. Jestem już po pracy, także mogę już teraz odpoczywać. A nie ma tak dobrze, nie. Muszę jeszcze posprzątać trochę, coś tam ogarnąć, także jak zwykle w szafce muszę swoje zrobić porządek, więc niestety nie ma tak dobrze. Każdego dnia trzeba coś ogarnąć, nie? Czy w kuchni, czy łazienkę, czy cokolwiek. Ja mam do ogarnięcia właśnie szafkę u siebie tam z rzeczami i łazienkę muszę umyć. I to są dwie rzeczy, które mam dzisiaj do zrobienia. Resztę to już jutro. To tyle, moi drodzy. Dzisiaj mam ochotę na placki ziemniaczane i będziemy robić razem. Ja wiem, że tyle, ile Polaków, też raz tyle jest przepisów na placki ziemniaczane. Każdy ma inny. Ja mam przepis, który jest dla mnie dobry, który już robiłam. Jest to przepis, który sama sobie gdzieś tam wymyśliłam, zmodyfikowałam i tak dalej. Zaraz wam wszystko pokażę, co i jak. Oczywiście w tym przepisie nie ma żadnej filozofii. Potrzebne są ziemniaki, potrzebna jest cebula, czosnek. Ja akurat mam granulowany, nie mam zwykłego czosnku. Potrzebne jest jedno jajko, 2 łyżki mąki pszennej. No i później wyrabiamy, oczywiście najpierw trzeba starkować ziemniaczki. I tu mam przygotowaną misę, do której będę tarkować. Ja nie tarkuję na samych drobnych oczkach, ponieważ ja lubię chrupkie placki ziemniaczane. Więc ja lubię starkować mniejszą część jakby na drobnych oczkach, ale większą część już tarkuję na tych wiórkach. I po prostu są chrupiące, takie pyszne, że naprawdę to zabieramy się do roboty. Najpierw ziemniaki muszę obrać. Potrzebuję obieraczkę. Ja mam te ziemniaki takie dosyć spore, więc jak wezmę z dwóch zrobię, to mi wystarczy, naprawdę. Zresztą zobaczę. Jak będzie za mało, to dorobię. Ale myślę, że takie duże to mi wystarczą. Kiedyś robiłam placki ziemniaczane w blenderze, ale w blenderze tak mi nie smakują jak takie ręcznie tarkowane. Chodzi o to, żeby one były właśnie starkowane, żeby nie były starte na taką masę. Nie, to mi nie pasuje. Chociaż moja mama też robiła w blenderze. I jak sobie przypominam, trzeba dodać więcej mąki, dlatego że wtedy jest, nie odsączamy tego soku z ziemniaków. Trzeba wtedy dodać więcej mąki. Ale wiadomo, jak się dodaje mąki, to ziemniaki są wtedy twardsze. Znaczy placki ziemniaczane są wtedy twardsze. No ale co kto lubi? Jak kto lubi? Teraz są takie urządzenia, że wszystko robią. Od razu podgrzewają, smażą, pieką i tak dalej. Więc co kto ma, to tak robi. A ja robię po swojemu. A drugi też taki spory. Będą placuszki, które bardzo lubię, a moja wątroba
zawsze się buntuje, bo ja nie mogę za bardzo smażonych rzeczy jeść. Właśnie robi jest bardzo rzadko, bardzo, bardzo rzadko. Wtedy, kiedy już mam naprawdę taką ochotę, to wtedy robię, a tak to bardzo rzadko. Ostatnio jak byłam mojej przyjaciółki Niny, to mnie uraczyła takimi nuggetsami. Fantastyczne, tylko że moja wątroba w sensie tak nie wzdęło, że jeszcze raz taka byłam, dosłownie. No nie mogę, ja mam chorą wątrobę od dziecka. Po przetaczaniu krwi. Niestety miałam jakiś tam problem był z tą wątrobą. I ona odkąd pamiętam mi tak dokucza. Znaczy teraz to ja mogę powiedzieć, że w ogóle nie dokucza, ale kiedyś bardzo mi dokuczała. Ponieważ mam w woreczku kamienie też żółciowe, poszłam kiedyś do lekarza z zapytaniem, czy po prostu nie poddać się operacji po prostu, aby usunąć te kamienie. Kiedyś miałam właśnie boleści z tym związane, ale już od dawna, odkąd biorę suplementy, to jak ręką odjął. No więc poszłam do tego lekarza zapytać się. A on mówi tak, a ma Pani dolegliwości z tym związane? No nie. Nie boli Panią nic? Mówi nie. No tam czasami mi tam wątroba spuchnie, ale to wiadomo, jak zjem coś smażonego. Ale mówi, tak raczej nie mam problemu. No to niech Pani go nie usuwa, niech nie usuwa, mam dwa kamienie. Niech Pani ich nie usuwa, bo jak Pani usunie kamień, to dopiero Pani będzie miała problemy. No i zrezygnowałam, póki co. Więc skoro faktycznie mnie nie boli, nie cierpi, bo moja mama strasznie cierpiała, miała straszne boleści związane właśnie z kamieniami, a ja nie mam boleści, no to właśnie faktycznie po co? Ja sobie te ziemniaki przekroję na pół, one są takie spore, niedobrze będzie tarkować. I teraz jeden robię na tych oczkach. Muszę wymienić tarkę, ale wiecie co, za każdym razem, kiedy przychodzę, gdzieś idę do sklepu i widzę te tarki, to ja nie kupuję, bo ja nie pamiętam. Po prostu dzień widzę, ale w ogóle nie pamiętam, że ja muszę kupić nową tarkę. Kompletnie. Taką połówkę ziemniaka sakuję tylko na tych drobnych oczkach, a resztę na tych. Ja tak lubię, no. Ja po prostu tak lubię. Tak to lubi. A później ręka boli. Muszę sobie kupić, bo muszę w ogóle blender na wykupić, bo mi się tak tu. Więc muszę kupić sobie taką maszynę do tarkowania, żeby mieć. I reszta na biurkach. No dobrze, nie wyszło mi z dwóch takich dużych tyle. Zobaczę, jak mi wyjdzie placku. Na razie muszę co zrobić? Odsączyć. Biorę miskę. A po co miskę? No właśnie po to, żeby później, jak zostanie, jak się odsączą ziemniaczki, to później do te skrobi, które są na sam dole, dodaje się do placków ziemniaczanych. Przekładam na sitko ziemniaki, żeby się odsączyły. Już widzę, że sporo jest tego soku. Przekładam z powrotem do miski. Jeszcze potrzebuję cebulę zetrzeć na drobnych. Ale gryzie!
więc już cebulę mam startą. Widzicie, tyle mam. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam na dole skrobię już. I to, co zostało, to dodaję. Teraz jeszcze potrzebuję czosnku. Ja mam, tak jak już mówiłam, czosnek granulowany. Biorę taką malutką łyżeczkę. Biorę tak, nie wiem, może połowę. Ja nie muszę mieć aż tak bardzo czosnkowych placków. Na tą porcję ziemniaków potrzebuję z łyżkę mąki. Jak będzie za mało, to dodam. I ze dwa jajka. Do tego oczywiście sól. I pieprz. I teraz mieszam. Mieszam do połączenia się składników. Dodałam jeszcze jedną łyżkę mąki, bo było za rzadkie niestety. Tak wygląda masa ziemniaczana na placki i teraz będziemy smażyć. Nastawiłam już w patelnię i średni gaz. Ja smażę na oleju, ale co kto lubi. Wiem, że niektórzy smażą na smalcu. Biorę też taki podwójny ręcznik papierowy i kładę na talerz i tu będę odsączać. Wylewam olej. Dziś wyczytałam też, że do placków ziemniaczanych można dodać też sodę oczyszczaną. Ja nie eksperymentuję. Próbujemy. Spróbuję przewrócić.
Zmieniłam trochę kadr, może będzie lepiej widać. A jak wyglądają moje placuszki? Pyszne. Pachną nieziemsko. A teraz jeszcze spróbuję. Rewelacyjne. Chrupiące. Fantastyczne. To już przenoszę i od razu zmieniam papier. No i ostatni placek.
Ja klacki ziemniaczane podaję z jogurtem, nie ze śmietaną, nie. To co za dużo, co niezdrowo. Och. Jogurt mogę, to mi nie szkodzi. I teraz idę jeść. Jeszcze chciałam Was uprzedzić o czymś, co pewnie może nie wiecie, a może wiecie, nie wiem, już się rozmawiałam przez tą cebulę. Przez tą cebulę tak ryczałam. Może Wy nie wiecie, że takim... Tutaj akurat nie ma problemu, bo ten tłuszcz jest tego tłuszczu jest na patelni niedużo. Ale wtedy, kiedy smażymy na głębokim tłuszczu, to nigdy nie wylewajmy tego ani do sedesu, ani do zlewozmywaka. A dlaczego? Wy może nie widzieliście skał tłuszczowych, natomiast ja widziałam. Naprawdę okropny widok. To po prostu ten tłuszcz później tak kamienieje, że masakra. To nawet to jest twardsze jak skała po prostu. To trzeba rozbijać jakimiś młotami pneumatycznymi. Jeżeli sobie chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to wyjdźcie sobie na YouTubie, napiszcie sobie skały tłuszczowe, jak zatykają wszystkie właśnie rury ściekowe i nie tylko. Naprawdę. Ja zawsze mam na podorędziu taką butelkę plastikową po oleju. Jak zużyję olej, to nie wyrzucam tej butelki, tylko sobie zostawiam gdzieś tam z boczku stoi. Ja po prostu wlewam później ten tłuszcz do tej butelki i do śmieci. Nie wylewajmy tłuszczu do ścieków. Nie wylewajmy. Jeżeli na patelni zostało tak jak teraz, no nie aż tak dużo tłuszczu, to wystarczy to zebrać ręcznikiem papierowym. No wiadomo, szkoda papieru, no ale coś za coś. Ja to zbieram ręcznikiem papierowym i po prostu wyrzucam. Niestety może się tak okazać, że po prostu te skały tłuszczowe no będą po prostu będą musiały być rozbijane. Tylko jak rozbić w rurach kanalizacyjnych? To jest bardzo ciężka sprawa, bardzo ciężka. A już oglądałam właśnie takie programy, właśnie ja widziałam to w telewizji, jak mówili właśnie o tym, że jest ciężko, że trzeba po prostu pruć ściany, żeby się dostać do kanalizacji i żeby to rozpruć. Chociaż w kanalizacjach to aż tak bardzo może nie zastyga jeszcze ten, dopiero gdzieś tam w dalszej drodze zastyga ten tłuszcz i po prostu i tworzą się skały tłuszczowe. Skały, które są bardzo twarde. Tak sama nazwa mówi skała. Także uczulam Was na to. Ja już idę jeść. To prawda, nie zrobiłam sobie jeszcze herbaty, ale mam sok, więc sobie naleję soku zaraz. I z apetytem sobie zjem moje placuszki ziemniaczane, które pachną mi nieziemsko. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, do miłego, moi kochani. I na razie, pa, pa!